Witam. Na tym filmie przedstawię wykorzystanie obróbek do zastosowania przy posiadaniu osi obrotowej, czyli takiej podzielnicy na stole, i omówię wady i zalety stosowania operacji trzyosiowej do wykonania tego wzoru delfina, jak i tutaj tych fal na dole, w porównaniu do operacji dla czwartej osi płynnej. Wcześniej przygotowałem taki model, który przedstawia całe złożenie tej naszej osi obrotowej, czyli mamy wrzeciono nasz element i konik utrzymujący. Po prawej stronie Z2-3D mamy tu już zdefiniowane klasy dla tych elementów. Mamy dwa uchwyty, przygotówkę, jak i część. Dzięki definicji uchwytu program, generując ścieżki narzędzia, będzie zważał na te elementy i w żaden sposób nie wygeneruje tutaj ścieżki kolizyjnej dla tych komponentów. Zaczniemy od tego, że nadamy sobie bazę obróbkową, a więc ukryję sobie część oraz uchwyt. Mamy sobie taką przygotówkę półprzezroczystą i najczęściej przy takich obróbkach tą bazę nadaje się w środku osi symetrii tego elementu. A więc zakładka ustawienia, baza. Poziom bezpieczny niech będzie na 100. Utworzymy sobie bazę w środku. A więc tak. Pierwszy punkt musi być pomiędzy dwoma środkami. Następnie oś X zgodna z długością tego wałka. I oś Y już tutaj zatwierdzamy i OK. Dzięki temu będziemy mieli obrót wokół osi X, co nam da w rzeczywistości obrót współrzędnej A. Czyli wrzeciono będzie się obracało wzdłuż tego kierunku osi X i w kodzie wejściowym powinniśmy mieć obrót z tej współrzędnej osi A. Jeżeli baza jest zdefiniowana, mogę przejść już do definicji operacji. Zacznę od zdefiniowania operacji trzyosiowej, bo taki element możemy równie dobrze wykonać operacją trzyosiową, jak i tą operacją zakładki 5x frezowanie. Ubiorę sobie 3x frezowanie i dobiorę operację offset 3D. Tworzę nowe cechy jako powierzchnię i nadamy sobie również ograniczenie co do profilu, tak by ta ścieżka była jak najdokładniejsza. Teraz narzędzie. Weźmy sobie jakieś malutkie narzędzie. Niech to będzie 2 mm frez kulisty. Długość narzędzia niech będzie 20. Numer. Naprawka. I jakieś parametry. Nadamy sobie jeszcze bazę i mogę już dokonać obliczenia tej operacji. Ok, mam już efekt dokonany. Teraz mogę sobie sprawdzić szybką weryfikacją, jak dokładnie to narzędzie tutaj potrafi dojść na przykład w tych miejscach. Bo tu widzimy takie już puste, niewygenerowane miejsca za ścieżką narzędzia. Jak widać, narzędzie będzie pracowało za każdym razem pionowo w tej osi bazy nadanej, tak więc tutaj już niżej ono nie zejdzie. Tak samo jest w tej sytuacji w tym miejscu. A więc co prawda na 3/4 tego wzorku wszystko będzie ok, lecz efekt finalny nie będzie taki, jaki sobie założyliśmy. Sprawdźmy sobie szybko weryfikację próbową.
Efekt weryfikacji borowy mamy następujący. Możemy zauważyć, że powierzchnia jest jak najbardziej poprawnie wykonana. Nie ma tu żadnych niedoskonałości, tylko wiemy z szybkiej weryfikacji, że to narzędzie niestety tutaj do tych skręconych miejsc nie dojdzie. Łatwym zabiegiem jest przekształcenie tej operacji na operację zakładki 5x frezowanie. Wtedy będziemy mogli dojrzeć różnicę w efekcie finalnym między nimi. Aby to wykonać, przechodzę na tą zakładkę i wybieram operację krzywa prowadząca. Do cech damy sobie również tą samą powierzchnię, co użyłem wcześniej. Narzędzie również to samo. Tylko w operacji referencyjnej nadamy sobie tą operację pierwszą offset 3D1. Dodatkowo sobie jeszcze dam ograniczenie powierzchnią. Tutaj tą zewnętrzną, tak aby narzędzie nie wychodziło poza krawędź tego profilu. Mogę przejść do przejrzenia tej operacji. OK, i mamy efekt po przejrzeniu tej operacji pięcioosiowej. Jak widać, już pełna powierzchnia została wybrana kompleksowo. Tutaj z tej strony, jak i z tej. Wynika to z tego, że narzędzie na całej powierzchni pracuje stycznie do niej. W porównaniu oczywiście do tej operacji trzyosiowej, tutaj dojście do każdego zakątka nie jest problemem. Teraz dla porównania sprawdźmy weryfikację bryłową akurat tej operacji. Następnie porównamy dwa wyniki i zobaczymy, która jest bardziej optymalna i wydajna dla naszego modelu. Mamy również efekt po weryfikacji bryłowej tej operacji pięcioosiowej krzywe prowadzące. Efekt jest znacznie bardziej zadowalający. Możemy tą weryfikację zamknąć. I na tej samej zasadzie, dla przypomnienia sobie, przejdziemy tutaj do zdefiniowania operacji na tych fasolkach. A więc jeszcze raz sobie zdefiniuję offset 3D. Więc Ctrl-C, Ctrl-V. Podmieniamy tylko cechę powierzchni profil. Więc tworzę nową cechę dla powierzchni tej. Dodatkowo profil ograniczający zatwierdzam. Narzędzie to samo, można dokonać przeliczenia. Okay, mamy już wyliczone, sobie jeszcze wyłączymy tutaj te przejazdy po łuku. OK. I to jest oczywiście ta operacja trzyosiowa, więc teraz, aby przekształcić ją na operację do tej czwartej płynnej osi, wystarczy nadać tą operację krzywe prowadzące. Tu sobie tylko zmienię operację referencyjną jako offset 3D2. I tak samo powierzchnię 1 na powierzchnię 3. Dokonujemy obliczenia. I mamy efekt finalny przedstawiony. W tym miejscu ścieżki są lekko oddalone od tych krawędzi, ponieważ nadaliśmy ograniczenie powierzchnią, a więc narzędzie będzie pracowało stycznie do krawędzi. A więc w tym miejscu ta operacja pięcioosiowa dla tej czwartej płynnej osi
nie jest już taka niezbędna, prawda? Więc w tym miejscu mogę sobie pozostawić operację tą zwykłą trzyosiową. To sobie wygasimy i wykonamy przekształcenie tej operacji. Czyli nie musimy definiować ścieżki na każdej fasolce, tylko wykonamy sobie szyk tej operacji. Aby wykonać szyk, klikam prawym myszy na operację offset 3D2 i wybieram opcję przekształcenie. W tym miejscu sposób przekształcenia będzie jako szyk kołowy. Tylko wygaszę sobie uchwyt i przygotówkę. Teraz sobie oznaczymy układ, czyli punkt obrotu. Oraz oś. Przeliczamy i mamy już wykonane operacje na tych kolejnych fasolkach. Więc jest to dobra opcja, gdy mamy dużo tych samych cech na elemencie. Wtedy nie musimy generować kolejnych operacji, które często wpływają na wprowadzanie jakichś różnych błędów wprowadzanie parametrów. Po zdefiniowaniu operacji mogę przejść do wybrania maszyny. Postprocesor będzie to postprocesor na 5 osi. I generujemy krzywe prowadzące, jak i offset 3D oraz przekształcenie. Wybieram bazę pierwszą i klik składam NC. Jeszcze może nie musimy tylko wybrać wiele osi na tak. Kąt został wygenerowany, tu możemy zauważyć, że oś, współrzędne osi A zmieniają się, a więc dobór tej bazy został poprawnie wykonany. Tak samo wygenerowaliśmy klik wyjściowy poprawnie, ponieważ obrót jest względem osi X, czyli jest to oś A. Dziękuję za uwagę.